Trójkąt. ABC ma obwód L oraz okrąg wpisany w ten trójkąt ma promień R. Wyraź pole trójkąta ABC za pomocą L oraz R. To oznacza po prostu tyle, że będziemy chcieli zapisać wzór na pole trójkąta, korzystając jedynie z obwodu tego trójkąta oraz promienia okręgu wpisanego w ten e, trójkąt. Co to znaczy, że okrąg wpisany jest w trójkąt? To znaczy, że każdy bok tego trójkąta jest styczny do okręgu, czyli że dotyka okrąg dokładnie w jednym punkcie. I środek okręgu wpisanego w trójkąt leży na przecięciu dwusiecznych tego trójkąta. Więc Narysujemy sobie dwusieczne. Dwusieczna to jest coś takiego, co dzieli nam kąt na dwa kąty, które mają taką samą miarę. O, tutaj narysujemy te dwusieczne takimi przerywanymi e, liniami. O, i tutaj mamy ostatnią dwusieczną. I widzimy, że tutaj w tym miejscu będzie środek okręgu wpisanego w ten trójkąt. Skoro mamy środek, e, to. Warto by było narysować sobie jeszcze promień. Wiemy, że promień to jest odległość środka od dowolnego punktu na okręgu, ale wiemy, że ten okrąg będzie dotykał tutaj każdy z tych boków, więc to będzie również odległość punktu od boku, a to jest po prostu odcinek, który jest prostopadły do tego boku i to będzie nasz promień. To będzie również nasz promień i to będzie nasz promień. Tak? I teraz przede mną na najtrudniejsze zadanie, narysowanie tutaj okręgu. Chciałbym zrobić to jak najlepiej. Tutaj będą nasze punkty styczności i rysujemy nasz okrąg wpisany w ten trójkąt. O. O. I jeszcze jeden fragment. O. I to jest nasz okrąg wpisany w ten trójkąt ABC. I teraz my będziemy chcieli wyrazić pole trójkąta ABC za pomocą obwodu tego trójkąta oraz tutaj tego promienia. Popatrzmy, w jaki sposób możemy wyrazić pole trójkąta ABC. Jeśli ten punkt przecięcia tych dwusiecznych nazwiemy sobie jako I, to widzimy, że powstało nam trzy trójkąty, które razem budują nam ten trójkąt ABC. Jest to trójkąt A i C, B i C, oraz A i B, czyli pole trójkąta ABC to jest suma pól tych trzech trójkątów, i to sobie teraz e, zapiszemy, czyli pole trójkąta ABC, pole trójkąta ABC to jest suma pól tych trzech trójkątów, czyli pole trójkąta A i C, zaznaczymy sobie, o, żebyśmy wszystko dokładnie widzieli, A i C dodać. Pole trójkąta B i C, O, i teraz wszystko układa się nam w jedną całość. Tutaj mamy B i C, plus pole trójkąta, został nam jeszcze tutaj ten trójkąt A i B. O. I widzimy teraz dokładnie, że pola tych trzech trójkątów po sumowaniu dadzą nam pole trójkąta ABC, czyli tutaj jeszcze mamy A i B. I teraz zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie wyznaczyć pola tych trzech trójkątów. Co to znaczy, że chcemy wyznaczyć pole trójkąta? Każdy chyba zna wzór na pole trójkąta. To jest jedna, druga, razy bok, razy wysokość padająca na ten bok. Co to jest wysokość trójkąta? Wysokość trójkąta to jest odcinek, który jest poprowadzony z jednego wierzchołka i pada na bok pod kątem prostym. I widzimy tutaj, że naszą wysokością w tym przypadku będzie promień tego okręgu wpisanego. Więc pole trójkąta A i C to jest jedna druga razy bok, czyli w tym przypadku tutaj AC razy wysokość, którą tą wysokością jest nasz promień i analogicznie dla trójkąta B i C. Jeśli BC potraktujemy jako bok, to widzimy, że tutaj będziemy mieli naszą wysokość, czyli znowu 1 druga, razy b c razy r. Dodać i tutaj mamy jeszcze trzeci trójkąt, to potraktujemy jako bok, a to jest Nasza wysokość. Oznaczymy to sobie jeszcze. Widzimy, że to również jest, również jest nasz promień, więc będziemy mieli tutaj plus jedna druga razy A B razy r. I popatrzmy, w jaki sposób możemy sobie to przekształcić. Zarówno w tym czynniku, oraz w tym czynniku, oraz w tym czynniku występuje jedna druga r. Więc możemy wyłączyć sobie wspólny czynnik przed nawias, ponieważ. Jedna druga R występuje z każdy, w każdym składniku tej sumy, czyli tutaj będziemy mieli jedną drugą R, czyli jak zabierzemy stąd jedną drugą R, to zostanie nam AC plus tutaj będziemy mieli BC po zabraniu jednej drugiej R, a tutaj będziemy mieli AB. I teraz. Wróćmy do naszego zadania. Chcieliśmy wyrazić pole tego y, trójkąta ABC za pomocą obwodu oraz promienia. Tutaj mamy promień, a co to jest obwód? Obwód to jest suma długości wszystkich boków, czyli w tym przypadku, y, t, oczywiście trójkąta, tak? W tym przypadku będziemy mieli AC plus BC plus AB, czyli to, co powstało tutaj, to jest nic innego jak obwód tego trójkąta ABC. Tak więc uporządkujmy sobie wszystko co dostaliśmy do tej pory, czyli pole trójkąta ABC równa się 1 druga razy promień razy obwód, co możemy sobie jeszcze zapisać w taki sposób, że to jest R razy L przez 2, a L przez 2 to jest po prostu połowa obwodu. Możemy sobie to zapisać, o, weźmiemy sobie to w ramkę i mamy tutaj, że to jest połowa obwodu obwodu. Czyli jeśli, mamy, jeśli będziemy mogli wyznaczyć obwód trójkąta i będziemy znali promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, to bez żadnego problemu będziemy mogli wyznaczyć pole tego trójkąta i pole tego trójkąta jest równe iloczynowi długości promienia i połowy obwodu. I tą połowę obwodu zaznaczymy sobie jako SO. To jest R razy. S. Czyli wyraziliśmy pole trójkąta ABC za pomocą L oraz R. I teraz to jest na razie sam wzór, i teraz zobaczymy, jakie zastosowanie ma ten wzór, w jakim przypadku możemy sobie to zastosować. Narysujmy sobie taki trójkąt. O. Tutaj będziemy mieli jeden bok, tutaj drugi bok. I tutaj trzeci bok. I niech ten bok ma długość 3, eee, ten 4, a ten... 5. I teraz, co możemy powiedzieć tutaj o tym trójkącie? To jest najdłuższy bok, więc, więc jeśli piątkę podniesiemy do kwadratu, to mamy 25, to są dwa krótsze boki. Jeśli długość każdego boku podniesiemy do kwadratu i sumujemy, to również otrzymamy 25, więc to jest trójkąt prostokątny. To jest również słynny trójkąt Pitagorejski o bokach długości 3, 4, 5. I teraz, co możemy powiedzieć o tym trójkącie? Popatrzmy. Pole tego trójkąta, to jest 4 razy 3, czyli 2 przyprostokątne, 2 krótsze boki w trójkącie prostokątnym. Mnożymy przez siebie, to jest 12 i mnożymy przez jedną drugą, czyli będziemy mieli 6. Potrafimy również wyznaczyć obwód. Obwód to jest suma długości 3 boków, czyli 5 plus 4 to jest 9 plus 3 to jest 12. Czyli znamy pola oraz obwód tego e, trójkąta. Ale wiemy również, że pole możemy wyrazić za pomocą takiego wzoru. To jest jedna druga razy promień okręgu wpisanego w ten trójkąt razy nasz obwód. I popatrzmy, co my sobie wyznaczyliśmy. Wyznaczyliśmy sobie pole, wyznaczyliśmy sobie obwód. Mamy jedno równanie z jedną niewiadomo, więc będziemy mogli wyznaczyć sobie tutaj promień okręgu wpisanego w ten e, trójkąt. Więc tutaj będziemy mieli. 6 równa się 1, 2 razy r, razy l, a l to jest nasze 12, więc będziemy mieli 6 równa się 1, 2 razy 12 to jest 6, jeszcze r i widzimy, że r jest... Równe 1. Czyli co pokazaliśmy? Pokazaliśmy, że promień okręgu wpisanego w taki trójkąt 3, 4, 5 ma długość 1. I teraz, jeśli chcielibyśmy sobie to zobrazować, to wiemy, że środek leży na przecięciu dwusiecznych tego trójkąta, czyli tutaj gdzieś będziemy mieli środek. I jeśli narysujemy sobie taki okrąg wpisany w ten trójkąt O, to będziemy wiedzieli, że promień ma Długość 1. Może zmienię kolor na ciemniejszy, żeby było widać. To będzie 1, to będzie 1 i to będzie 1. Analogicznie, tak jak sobie tutaj rysowaliśmy, to są nasze promienie i widzimy, jakie to miało zastosowanie. Znaliśmy tylko taki trójkąt prostokątny i wyznaczyliśmy sobie pole, obwód i za pomocą tego wzoru doszliśmy do tego, jaki promień ma okrąg wpisany w ten trójkąt.